Dzisiaj w kolejowym podcaście będziemy opowiadać o najbardziej odjazdowej pracy na kolei, czyli o byciu maszynistą. Na dzisiejsze pytania odpowie pan Mariusz Dąbrowski, maszynista, instruktor KM. Dzień dobry, witam. Panie Mariuszu, na początku mam takie pytanie. Od jak dawna pracuje pan jako maszynista? W spółce Koleje Mazowieckie pracuję jako maszynista od 6 lat. Zdradźmy naszym słuchaczom, jaką ścieżkę trzeba przejść, aby zostać maszynistą i siąść za tym nastawnikiem. No nie jest to łatwa ścieżka. Trzeba sobie jasno od razu powiedzieć, że pewne uwarunkowania, które są stworzone poprzez ustawę o transporcie kolejowym, wymagają jednak takiego dosyć intensywnego przygotowania. Na początku trzeba przejść szkolenie na licencję maszynisty. Żeby podejść w ogóle do tego szkolenia, trzeba mieć ukończone 18 lat, nie być osobą karaną, mieć wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe. No i przede wszystkim odbyć to szkolenie, tak? Szkolenie na licencję maszynisty trwa około 2 miesięcy, po czym po odbyciu takiego szkolenia przechodzi się egzamin państwowy. Po zdaniu takiego egzaminu trzeba się ubiegać już samodzielnie o zatrudnienie u któregoś z przewoźników kolejowych, u którego można przeprowadzić dalszy tryb przygotowania zawodowego. Tym trybem nazywa się świadectwo maszynisty i tutaj czas przygotowania takiego kandydata to jest prawie 2 lata. Także można powiedzieć, że no, trzeba podjąć pewne wyrzeczenia na samym początku, żeby móc przygotować się do tego zawodu. Między innymi w programie szkolenia przewidziany jest staż stanowiskowy, około 300 godzin i tutaj mamy pracę przy naprawie taboru kolejowego, pracę przy czynnościach rewidenta, potem około 500 godzin pracy przy czynnościach maszynisty jako jazda taka obserwacyjna, czyli kandydat obserwuje to, co należy do obowiązków maszynisty, jak należy prowadzić pociąg. A dopiero kolejnym etapem, około 1200 godzin, to są jazdy praktyczne pod nadzorem maszynisty. I tutaj już maszynista dostaje takiego swojego opiekuna, który jest jakby takim aniołem stróżem podczas jego przygotowania zawodowego. Dlaczego? Bo to tak naprawdę ten maszynista, który jest opiekunem kandydata, on szkoli tego maszynistę. On przekazuje mu dobre praktyki z życia maszynistowskiego, szkoli go z przepisów, szkoli go z prowadzenia pociągu, z usuwania usterek na pojazdach kolejowych, ale przede wszystkim nadzoruje to, jak ten kandydat prowadzi pociąg. W związku z powyższym, no nie da się przygotować maszynisty, nie przeprowadzając zajęć praktycznych, tak? Tutaj ustawa jakby nakłada takie obowiązki, że kandydat na maszynistę musi obowiązkowo odbyć minimum 1200 godzin jazd praktycznych właśnie pod nadzorem maszynisty, gdzie to kandydat, czyli ta osoba, która się szkoli, prowadzi pociąg. Z tego, co pan opowiada, ta praca wymaga wiele poświęcenia, teorii, ale też bardzo dużo praktyki przed tym pierwszym samodzielnym wyruszeniem na tory. I widać, że to pana pasja, ale jestem ciekawa, dlaczego zdecydował się pan na ten zawód? Znaczy tak naprawdę patrząc na to, co się dzieje na rynku pracy, można zaobserwować jedną tendencję. Cały czas brakuje maszynistów. Więc z jednej strony, jeśli już ktoś zdecyduje się na bycie maszynistą, można powiedzieć, że ma pewną pracę, tak? Na chwilę obecną cały czas brakuje maszynistów i ta tendencja niestety się utrzymuje. W związku z tym, że średnia wieku maszynistów to jest, no można powiedzieć, pewnie wiek tak około 50 lat, ci starsi maszyniści będą odchodzić na emeryturę, więc w jakiś sposób trzeba uzupełnić te luki w zatrudnieniu. Rozumiem. Czyli jest to taka pewna praca na rynku pracy, jeśli ktoś się dostanie, ze względu na to, że wciąż jest deficyt takich zawodów technicznych, praktycznych. Tak, dokładnie, dokładnie. No, drugim jakby argumentem tutaj, dlaczego wybrałem ten zawód, to jest przede wszystkim chyba pasja, tak? Bo nie ma co ukrywać. Osoby, które decydują się na bycie maszynistami, muszą to lubić. Z prostej przyczyny. Świątek, piątek czy niedziela
Tak naprawdę trzeba przyjść do pracy i to nie jest tak, że ja sobie zadzwonię do dyspozytora zakładowego czy do dyspozytora sekcji i powiem mu: słuchaj, mi się dzisiaj nie chce przyjść do pracy, nie chce mi się wstać z łóżka. No nie, te pociągi muszą jeździć, więc tutaj musimy być na tyle odpowiedzialni, że jednak jeśli już wybraliśmy ten zawód maszynisty, musimy przede wszystkim poczuć się odpowiedzialni za to, jaką pracę wykonujemy i jak ona jest ważna. Czyli ta motywacja w postaci pasji jest bardzo kluczowa na tym stanowisku. Zgadza się. Teraz przejdziemy do pytań internautów, za które bardzo dziękujemy. Było ich naprawdę sporo, zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku. Dziękujemy, że nas śledzicie i teraz słuchacie. Więc na początku spytamy pana Mariusza o wymogi, jakie trzeba spełnić, aby móc zostać maszynistą. Przede wszystkim są to wymogi związane z, może nie związane, tylko jakby opisane w rozporządzeniu w ustawie o transporcie kolejowym. I tam między innymi są wymagania zdrowotne, które należy spełnić, jeśli chodzi o w ogóle możliwość przejścia do tego trybu szkoleniowego, tak? Czyli żeby nawet dostać się na licencję maszynisty, trzeba przejść badania. Nie mówiąc już, że te badania będą nam towarzyszyły przez cały okres naszej kariery zawodowej. W tych badaniach między innymi mamy takie statusy zdrowia jak ogólny stan zdrowia fizycznego i psychicznego, gdzie tak naprawdę maszynista no, musi się cechować pierwszą kategorią zdrowia, tak? Nie powinny u niego występować takie choroby lub niesprawności, które gdzieś tam powodują brak dekoncentracji, nagłą utratę świadomości, osłabienie uwagi, tak? Zmniejszenie zdolności do koncentracji, utratę równowagi czy też koordynacji ruchów, tak? Główną taką barierą wśród w tej chwili młodych osób, które starają się dostać do zawodu maszynisty, to jest niestety wzrok. Psujemy sobie wzrok wszystkimi tabletami, telefonami komórkowymi, telewizją. Natomiast tutaj, niestety, starając się o zatrudnienie w zawodzie maszynisty, musimy mieć pierwszą kategorię wzroku. Tak naprawdę pierwsza kategoria słuchu, bo jednak nasza praca opiera się nie tylko na tym, że patrzymy, ale też również na tym, że słuchamy tego, jak jedzie tabor, bo niektórych usterek nie da się zaobserwować fizycznie, ale można je usłyszeć. W związku z powyższym tutaj też wymagania, jeśli chodzi o słuch, muszą być pierwszej kategorii. Dlatego nie są to łatwe jakby restrykcje do przejścia, ale jeśli już ktoś przejdzie i będzie dbał o swoje zdrowie, to tak naprawdę myślę, że spokojnie będzie w stanie dojeździć do emerytury. Ta praca wymaga dużej odpowiedzialności, więc te restrykcje też są bardzo wysokie do przejścia. Jednak pan Seweryn pyta, czy po zrobieniu laserowej korekty wzroku mógłby zostać maszynistą? Czy są takie przypadki? Osobiście słyszałem o kilku takich przypadkach, że maszyniści, znaczy może inaczej, kandydaci na maszynistów, ci, którzy naprawdę cechowali się wielką pasją do tego zawodu, przeszli takie operacje korekcyjne wzroku i dostali się na maszynistę. Przeszli te pierwsze badania, te najbardziej restrykcyjne badania, odbyli kurs, zdali wszystkie egzaminy i jeżdżą. I jeżdżą z powodzeniem. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, co tak naprawdę musimy skorygować, no ale to nie już jest pytanie do instruktora, tylko do lekarza, który będzie orzekał o stanie zdrowia ewentualnego kandydata. Dokładnie, czyli ta nadzieja jest. Tylko musi to być wszystko ustalone z lekarzem. A teraz przejdziemy do pytań z tak zwanej innej beczki. Bo jak wiemy, w Polsce trochę tych przewoźników jest. A dlaczego pan wybrał pracę w Kolejach Mazowieckich? Powiem szczerze, że tak naprawdę szukałem możliwości odbycia kursu, tak? Na rynku. W chwili obecnej jednym z przewoźników, który oferował takie możliwości zatrudnienia i odbycia kursu na maszynistę, były właśnie Koleje Mazowieckie. Drugą przesłanką było to, że jednak człowiek, który kieruje się gdzieś tam wyborem przyszłego pracodawcy,
Stara się zasięgnąć pewnych opinii na temat tego, jaki jest rozwój możliwy w danej spółce i jak sama spółka się rozwija, tak? I nie ma co tutaj ukrywać, że jeśli chodzi o rozwój kolei mazowieckich, widzimy ciągłe inwestycje w tabor, widzimy poprawę samych warunków pracy właśnie poprzez to, że jeździmy na coraz to nowszym taborze kolejowym. Więc to, myślę, główne przesłanki. Mówił Pan o rozwoju, zróżnicowanym taborze, szkoleniach. Opowiadał Pan wcześniej, jak to wygląda, ta ścieżka kariery. A teraz jestem ciekawa, jak wygląda, i internauci również są ciekawi, jak wygląda typowy dzień maszynisty, a przede wszystkim, jak dokładnie wygląda przygotowanie pojazdu do wyjazdu w trasę. Czy wszystko zależy tak naprawdę, w jakim miejscu rozpoczynamy służbę. Jeśli ta służba jest rozpoczynana na sekcji napraw i eksploatacji taboru, to pewne czynności, które należą do maszynisty przy przyjęciu taboru, określają precyzyjnie instrukcje wewnętrzne przewoźnika. Są to między innymi takie tematy jak oględziny taboru pod kątem tego, czy tabor jest sprawny, dokonanie pewnych czynności związanych z kwestiami sprawdzenia urządzeń czujności na pojeździe kolejowym, sprawdzenia działania drzwi, sprawdzenia napędu, no ale również zapoznanie się z pewnymi, jakby z pewnym zakresem materiału, można to tak nazwać, który jest niezbędny do wykonania pracy maszynisty, czyli na przykład ostrzeżenia stałe, ostrzeżenia czasowe, czyli na przykład takie kwestie jak zmiana chociażby planu pracy, bo to, że dzisiaj przychodzimy powiedzmy na godzinę 8 do pracy, a plan pracy został przykładowo stworzony od 1 listopada, nie znaczy, że nie mogły zostać dokonane jakieś korekty znaczące, które jakby zmieniają nam trochę cały dzień pracy, tak? Bo okazuje się, że możemy mieć zaplanowaną jazdę przykładowo do Siedlec, a w tych zmianach w planie pracy jednak okaże się, że dzisiaj nie będziemy jeździli na taborze przykładowo ER75 Flirt do Siedlec, tylko pojedziemy sobie na taborze ER160 do Działdowa. I to jest zasadnicza zmiana, tak? Poza tym mogą być również dokonywane różnego typu zmiany w instrukcjach przewoźnika, mogą być też różnego typu zmiany w regulaminach technicznych stacji. To wszystko należy do obowiązków maszynisty. Czy to będzie rozpoczynał służbę na sekcji, czy będzie rozpoczynał służbę gdzieś na stacji zwrotnej. Jeśli już mam tabor, to tak naprawdę praca maszynisty z każdym dniem jest inna, tak? To, że ja robię 5 razy w danym miesiącu, powiedzmy, służbę do Skierniewic i prowadzę te same pociągi, to nie znaczy, że służba będzie wyglądała identycznie, bo mogą zajść jakieś okoliczności, które tą służbę skomplikują, lub ewentualnie ta służba przebiega bez żadnych komplikacji, co jest, myślę, tutaj chyba najwyższym oczekiwaniem, jeśli chodzi o maszynistów, tak? Przyjść do pracy, przejeździć na spokojnie, przewieźć pasażerów bezpiecznie i na czas. No to są chyba te główne argumenty, które kierują jakby tym, że maszynista chętnie przychodzi do pracy. Jeśli chodzi jeszcze o bezpieczeństwo jakby prowadzenia pociągu, czyli tutaj jakby przygotowanie samego pociągu do wyjazdu w trasę, to również maszynista ma obowiązek zapoznać się z wykonanymi przeglądami technicznymi, czy pojazd został dopuszczony do ruchu, czy zostały usunięte ewentualne usterki, które występowały podczas jazdy poprzednika. No i niezbędną jest oczywiście próba hamulca. W zależności od tego, jakie występują okoliczności, rozróżniamy próbę hamulca szczegółową i próbę hamulca uproszczoną. To, co Pan powiedział, jest bardzo ważne, właśnie to bezpieczeństwo i to, że każda służba jest inna. Nasi internauci jednak podzielili te służby na nocne i dzienne i mam teraz takie pytanie, które służby Pan woli? Tak naprawdę pracy maszynisty nie ma czegoś takiego, czy ja wolę służbę dzienną, czy ja wolę służbę nocną. Mam harmonogram i niezależnie od tego, czy
dzisiaj mam ochotę na przykład pojeździć w nocy, a jutro mam ochotę pojeździć w dzień, no nie, muszę po prostu realizować ten plan pracy, który jest przygotowany dla mnie z jakimś tam wyprzedzeniem, tak, na dany miesiąc pracy. W związku z powyższym, no, nie mamy zbytnio wyboru. Natomiast z punktu widzenia takiego czysto, można powiedzieć, ludzkiego, no to chyba mimo wszystko ludzie wolą jednak służby dzienne. I prowadzenie pociągów nocnych zdecydowanie, czy tam w porze nocnej, zdecydowanie wymaga większej koncentracji od maszynisty. Z tego, co Pan mówił na początku, no to mamy w spółce zróżnicowany tabor, idziemy w tą nowoczesność. I internauci są ciekawi, czy nadal stosuje się karty pracy drużyn trakcyjnych w formie papierowej, czyli tej tradycyjnej, czy poprzez tablety służbowe, logując się na daną relację pociągu. Czy w tym kierunku też idziemy w tą nowoczesność? Tak naprawdę chyba w każdym segmencie kolei idziemy w kierunku nowoczesności, tak? Gdzieś to wszystko odchodzimy może od wersji papierowych dokumentów, idziemy w kierunku takim, żeby jednak dbać o środowisko i te wszystkie dokumenty, które możemy przekazać w wersji elektronicznej, przekazujemy w wersji elektronicznej. I tutaj rzeczywiście poszliśmy jako spółka w tym kierunku, że maszynista, korzystając z tabletów służbowych, wypełnia elektroniczną kartę pracy. Czy stosuje się karty w wersji papierowej? Tak, bywa, że stosuje się karty w wersji papierowej, chociażby w momencie, kiedy ulega przykładowo jakiejś usterce, no jednak ten tablet służbowy, tak? To jest urządzenie elektroniczne i no ono ma prawo się popsuć, tak? No złośliwość rzeczy martwych, jak to mówią, tak samo jak ma prawo popsuć się pociąg, tak samo ma prawo popsuć się nasz tablet służbowy. I wówczas maszynista właśnie opiera się na tej karcie pracy papierowej. Czy trzeba sobie jeszcze wyjaśnić tutaj, panie Michale, taki temat dotyczący samego jakby powodu wprowadzenia tego systemu ETCS, tak? Ten system ma głównie jako system kontroli pociągu klasy A poprawić bezpieczeństwo ruchu kolejowego. I tutaj na pewno to jest główną przesłanką. W związku z powyższym w pewien sposób system nadzoruje możliwość popełnienia błędu przez maszynistę. Możliwość. Maszynista jest tylko człowiekiem, nie jest maszyną. W związku z powyższym, oczywiście, maszyniści są szkoleni pod kątem popełniania błędów i staramy się wypracować tutaj u maszynistów pewne tak zwane odruchy, które chcielibyśmy, żeby maszyniści w jakiś sposób postępowali w danych sytuacjach. Ale mimo wszystko maszynista jest tylko człowiekiem. W związku z powyższym, właśnie wprowadzenie systemu ETCS pozwala wyeliminować ewentualne błędy popełniane przez maszynistę. I to było głównym celem osób, które jakby zaprojektowały ten system. Co można powiedzieć, też nie zwalnia jakby z tego, że maszynista prowadząc pociąg pod nadzorem systemu ETCS jest całkowicie zwolniony z obserwacji szlaku. Nie, wręcz przeciwnie, w instrukcjach zarządcy infrastruktury jest napisane wprost, że mimo to, że jedziesz pod systemem ETCS, masz zachować czujność i mimo wszystko zwracać uwagę na te wszystkie semafory i wskaźniki, które są ustawione na gruncie. Nie wolno ci prowadzić pociągu tylko i wyłącznie patrząc w ekran systemu ETCS. Z tego, co Pan mówi, no to widać, jak bardzo ważna w dzisiejszych czasach jest ta automatyzacja procesów, ale człowiek jest istotną rolą w tym procesie i on tak naprawdę musi nad tym wszystkim czuwać, a nie zaufać tym procesom, tej maszynie. I właśnie teraz chciałabym poruszyć temat związany z człowiekiem, z jego strefą psychiczną. Jak maszyniści sobie radzą w trudnych sytuacjach, na przykład wtedy, gdy dojdzie do próby samobójczej czy potrącenia? Czy ja jeszcze nawiążę do tego, co Pani powiedziała. Tutaj jak najbardziej technika, technologia i to, że idziemy do przodu, jest jak najbardziej ważne. Natomiast głównym czynnikiem, na który kładziemy nacisk my jako Spółka Kolei Mazowieckiej i myślę,
wszyscy przewoźnicy, tak, jak również zarządcy infrastruktury, na to, żeby jak najbardziej zwracać uwagę na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego i bezpieczeństwo przewożenia podróżnych, tak? To jest jakby główna przesłanka, która nami w chwili obecnej kieruje. Jeśli chodzi o kwestię radzenia sobie psychicznie w trudnych sytuacjach, takich jak właśnie potrącenia czy próby samobójcze, no nie ma co ukrywać. Jest to na pewno ciężki temat, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne maszynisty, w cudzysłowie zdrowie psychiczne maszynisty. Każda tak naprawdę tragedia ludzka gdzieś tam na osobie, która bierze udział w danej sytuacji, odciska w jakiś sposób na psychice pewne piętno, tak? I tutaj jakby apel też do osób, które podejmują takie próby, pomyślcie zanim cokolwiek zrobicie, bo tak naprawdę maszynista nie ma możliwości podjęcia jakichkolwiek reakcji, bo niestety pociągu nie da się zatrzymać w miejscu. W związku z powyższym tutaj dobre pytanie, które jakby też warunkuje pewne rzeczy w stosunku do osób, które starają się o pracę maszynisty, tak? Trzeba być niestety przygotowanym, że w tej pracy takie sytuacje będą miały miejsce. Nie jestem w stanie sobie ja wyobrazić, jak zareaguję na daną sytuację, bo tego chyba nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić, tak? Ale na pewno trzeba mieć to z tyłu głowy, że w tej pracy taka sytuacja może mieć miejsce. Potrącenie, próby samobójcze, no niestety w chwili obecnej można zaobserwować tendencję wzrostową w takich sytuacjach. Nie jest to nic przyjemnego dla maszynisty. Na pewno, tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, gdzieś to w głowie, w psychice zostaje. I podejrzewam, że są tacy maszyniści, którzy prowadząc pociąg kolejny raz na tym samym szlaku, po jakiejś tam, powiedzmy, odległości czasowej, nawet 10-20 latach, tak? Bo przecież maszynista nie pracuje 5 lat, tylko jego kariera to jest pewnie 40 lat pracy, tak? I po 10-20 latach ci maszyniści, którzy mieli potrącenia, są w stanie przytoczyć dokładnie, w którym miejscu, w którym kilometrze, przy którym słupie, w co była ubrana ta osoba, w jakim była wieku i tak dalej. Także zobaczcie, jak wpływa to negatywnie na psychikę maszynisty. Ale właśnie, żeby jakby tutaj pomóc maszyniście ze strony udźwignięcia tego tematu, to spółka wdrożyła program, który jest tak zwanym programem powypadkowego wsparcia psychologicznego, gdzie maszynista po takim zdarzeniu ma możliwość szybkiego skontaktowania się z psychologiem, odbycia rozmowy lub ewentualnie odbycia sesji spotkań z psychologiem, które będą potrafiły go może nie wyprowadzić psychicznie z tej całej sytuacji, ale na pewno w jakiś sposób złagodzić konsekwencje takiego potrącenia. Rozumiem, takie sytuacje mogą prowadzić do zaburzeń lękowych, tak, PTSD, czyli ten stres pourazowy. Dlatego to jest bardzo ważne, że jest zapewnione to wsparcie, bo każdy człowiek inaczej reaguje na taką sytuację. Niektórzy umieją sobie poradzić z tym sami, a niektórzy potrzebują porozmawiać. Dlatego cieszę się, że nasza spółka prowadzi takie działania. Powiedziałbym nawet, są maszyniści, którzy są w stanie sobie poradzić z takimi sytuacjami sami. I tutaj często panuje takie przeświadczenie u maszynistów, nie idź na zwolnienie, tylko idź następnego dnia do pracy, bo jak pójdziesz na zwolnienie i będziesz rozpamiętywać, to jeszcze gorzej to będziesz przechodzić, niż jak siądziesz za nastawnikiem i po prostu będziesz dalej prowadzić pociągi. Bo właśnie często nawet w prasie można się spotkać z takim określeniem, że pociąg kogoś potrącił, jakby to ten maszynista był winny, a tak naprawdę no to właśnie to pytanie też pokazuje, że to są często próby samobójcze i maszynista nie ma nawet szans się wybronić w takiej sytuacji, prawda? Wbrew pozorom to, że lokomotywy starszego typu wyposażone są w kierownicę, to ta kierownica nie służy do tego, żeby skręcić pociągiem, tylko służy do zupełnie czegoś innego. Należy pamiętać, że drogi hamowania pociągów mogą być nawet kilkusetmetrowe, tak?
Taki pociąg towarowy, podejrzewam, że jego droga hamowania może być w granicach 1300-1600 metrów, jeśli jest ciężkim pociągiem towarowym, tak? Natomiast wiadomo, lżejsze pociągi, takie jak pociągi osobowe, tą drogę mają skróconą, ale nie możemy przerównywać tego do drogi hamowania zwykłego samochodu. Niestety nie jesteśmy w stanie się zatrzymać na drodze krótszej niż pewnie 600, 700, 800 metrów. No oczywiście w zależności od tego jeszcze z jaką prędkością jedziemy, tak? A teraz zmieniając na trochę weselszy temat, ale też nie za wesoły dla maszynistów. Jakie usterki najczęściej występują? Znaczy tutaj temat jest, można powiedzieć, bardzo ciężki do udzielenia jednoznacznej odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę obsługując ileś serii taboru, ciężko jest jednoznacznie określić, jakiego typu usterki najczęściej występują. Myślę, że pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób. Zapraszam do wysłuchania podcastu osób, które będą opowiadały na temat pracy na warsztacie, na sekcjach kolejowych. Myślę, że właśnie te osoby, które mają styczność z naprawą taboru, będą potrafiły odpowiedzieć na to pytanie. Internauci są też ciekawi najzabawniejszych historii podczas służby. Czy mógłby nam Pan o takiej opowiedzieć? Sięgając pamięcią, przypomina mi się służba na pociągach lotniskowych, gdzie służbę pełniłem taką, można powiedzieć, nocną. Już w godzinach wieczornych, to był chyba weekend, z tego co pamiętam, prowadząc pociąg, w pewnym momencie zerknąłem na monitoring na stacji, na jakiejś tam której stacji pośredniej, żeby zlokalizować, gdzie jest kierownik pociągu. Spojrzałem na monitoring i sam nie wierzyłem własnym oczom, ale na jednym z foteli w przedziale pasażerskim siedziała taka, żeby nie skłamać, gdzieś w okolicach pewnie 1,5-metrowa, 2-metrowa myszka Miki. I tak człowiek się zaczął zastanawiać, czy już coś z głową jest nie tak, czy to raczej jest może, nie wiem, jakieś przewidzenie. Ale okej, spojrzałem jeszcze raz na ten monitoring i rzeczywiście tam siedziała myszka Miki. Co się potem okazało, na którymś z dworców w Warszawie po prostu wysiadł z tą wielką myszką Miki pasażer, tak? Co już mnie na pewno uspokoiło, że ze mną wszystko w porządku. Natomiast z kolejnymi takimi sytuacjami, które się zdarzają, z jednej strony można powiedzieć, że one są śmieszne, z drugiej strony wpływają gdzieś negatywnie na pewne tutaj aspekty związane z prowadzeniem pociągu. Bywają sytuacje, że pasażerowie nadmiernie nieuprawnionym sposób używają interkomów. Gorąca prośba, słuchajcie, starajcie się nie używać tych interkomów w sytuacjach oczywiście, które nie są sytuacjami awaryjnymi, bo mimo wszystko ten maszynista musi ten interkom odebrać, tak? Ja odbieram interkom i słyszę dwie hawajskie na grubym poproszę. No powiem szczerze, z jednej strony mnie trochę zdziwiło, ale z drugiej strony, no co mogę odpowiedzieć? No nic, poprosiłem po prostu grzecznie, żeby nie robić sobie takich dziwnych zabaw. Natomiast z punktu widzenia pasażera pewnie się bardzo mocno uśmiali, robiąc takie rzeczy. Natomiast jeszcze raz gorący apel, to wszystko rozprasza maszynistę podczas pracy. Dlatego gorąca prośba, jeśli chcemy dojechać bezpiecznie i na czas, nie prowokujmy sytuacji, które mogą wpłynąć gdzieś na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, czy też na punktualność pociągów. Obserwuje nas sporo tak zwanych Mikoli, czyli miłośników kolei. I również od nich mamy pytanie, które powieliło się wielokrotnie. Jak maszyniści reagują na miłośników kolei? Znaczy ja mogę odpowiedzieć z punktu widzenia własnej osoby, tak? Bo nie wiem co na to koledzy z branży, natomiast jeśli chodzi o mnie, w zupełności mi to nie przeszkadza, jeśli jest to w pełni robione w sposób bezpieczny. Rozumiem, że chodzi tutaj o filmowanie pociągów, filmowanie maszynistów. No pewnie nie wszyscy maszyniści chcieliby i wyraziliby zgodę na upublicznienie jakiegoś tam swojego wizerunku,
Natomiast ja rozumiem pasja i tak zwana miłość do kolei. Gdzieś tam rodzi się w tych latach, powiedzmy, młodzieńczych, tak? W związku z powyższym gorąca prośba. Jeśli robicie, nagrywacie takie filmy, nagrywajcie je z głową bezpiecznie, w miejscach takich, gdzie nie powodujecie jakby sytuacji takich, że maszynista może się denerwować, że na przykład stoicie gdzieś na liniach kolejowych, w strefie bezpieczeństwa i tak dalej, i to powoduje odruchy, przykładowo hamowania nagłego pociągu, tak? No bo z daleka nie widzę, czy ktoś jest, powiedzmy, właśnie w cudzysłowie miłośnikiem kolei i po prostu sobie stoi i kręci ten film. Czy ktoś na przykład przebywa na obszarze kolejowym bez zezwolenia i na przykład chce popełnić jakąś próbę samobójczą? My nie jesteśmy w stanie z daleka tego ocenić. Natomiast podejmujemy za każdym razem reakcję, żeby tego typu rzeczy ograniczyć do minimum. Czyli to bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Zgadza się. Zarówno za nastawnikiem, jak i robiąc zdjęcia, trzeba pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. I ostatnie pytanie na dzisiaj. Jakie ma Pan rady dla osób, które chcą w przyszłości siąść za nastawnikiem? Przede wszystkim w pierwszej kolejności, zanim wybierzecie ten zawód, musicie sobie odpowiedzieć na pewne pytania. Czy ja jestem gotowy na to, żeby odpowiedzialnie wykonywać ten zawód? Bo tutaj jakby odpowiedzialność jest na pierwszym miejscu. To nie jest jeżdżenie taczką i wożenie piasku, że jak mi się taczka wywróci, to ja taczkę podniosę, wezmę łopatę i nasypię z powrotem ten piasek i pojadę dalej. Tylko niestety tutaj, słuchajcie, wozimy ludzi, odpowiadamy za ich bezpieczeństwo, odpowiadamy za tabor i przede wszystkim każde popełnione przez nas przewinienie może się niestety skończyć tragicznie i zakończyć naszą karierę zawodową. Dlatego przede wszystkim odpowiedzenie sobie na to pytanie, czy ja jestem w stanie podjąć te wyzwania, które na mnie ciążą, jeśli chodzi o zawód maszynisty. Druga sprawa, czy ja jestem w stanie przyswoić tą wiedzę, którą tak naprawdę muszę przyswoić, żeby zostać maszynistą, czyli gro przepisów kolejowych, budowę taboru kolejowego. Niby to jest rozciągnięte wszystko na okres mniej więcej 2 lat, ale mimo wszystko tego nie jest mało. No ale żeby nie widzieć tylko tej pracy w czarnych barwach, trzeba sobie też powiedzieć o takich rzeczach jak pozytywy z tej pracy, tak? No przede wszystkim, jeśli jesteś miłośnikiem kolei i przychodzisz do tej pracy, spełniasz się w tej pracy, to ta praca przestaje być pracą, staje się przyjemnością. To chyba każdy, kto wykonuje jakikolwiek zawód, chciałby przychodzić do pracy z przyjemnością i nie traktować tego jako pracy, tak? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, na pewno jest to jakiś prestiż. Może nie jest to taki prestiż, jak był kiedyś, że maszynista i kolejarz był bardzo szanowanym zawodem, co nie znaczy, że w tej chwili tak nie jest. No tak jak wspomnieliśmy sobie wcześniej, od nas tak naprawdę zależy bezpieczeństwo przewożenia wielu tysięcy osób, często na jednej służbie, tak? Często są to setki osób w jednym pociągu, który prowadzimy. W związku z powyższym to my bierzemy na siebie pełne bezpieczeństwo, ale z drugiej strony po doprowadzeniu tego pociągu planowo i bezpiecznie na pewno jest taka satysfakcja u maszynisty dobrze wykonanego zadania, które przed nim zostało postawione. Z tego, co Pan mówił, wyłaniają się takie cechy osobowości jak odpowiedzialność, sumienność, gotowość do działania, wytrwałość, otwartość na doświadczenie, ale tak jak Pan powiedział na końcu, wszystko wynagradza ta satysfakcja. I to jest chyba kluczowe dla tych osób, które chcą zostać maszynistami. Znaczy tak, z jednej strony mówiliśmy sobie tutaj o satysfakcji takiej, powiedzmy, pozapłacowej, natomiast no warto też podkreślić, że zawód maszynisty jest też zawodem takim, który jest całkiem nieźle wynagradzanym zawodem, tak? Więc
patrząc na to, co powiedzieliśmy sobie na samym początku, decydując się już na zawód maszynisty, będziemy pracować do emerytury, bo tych maszynistów cały czas będzie brakowało i raczej z mojej obserwacji nie wierzę, żeby te luki pokoleniowe i te braki maszynistów w pewnym momencie zostały zasypane. Także decydując się, będziemy mieli pracę, można powiedzieć, już do emerytury, ale z drugiej strony mamy też kwestię zarobków, tak? No wiadomo, nikt nie przychodzi do pracy z punktu widzenia czystej satysfakcji, ale jednak pracujemy dla pieniędzy w związku z powyższym. Myślę, że wynagrodzenie jest takim elementem, który też przyciąga wiele młodych osób do pracy na stanowisku maszynisty. Panie Mariuszu, tym pozytywnym akcentem, jakim jest spełnianie marzeń, chciałabym zakończyć dzisiejszy podcast. Dziękuję za rozmowę i życzę samych zielonych, a wszystkich naszych słuchaczy zapraszamy do kolejnych podcastów i śledzenia naszych social mediów. Oczywiście również zachęcamy do podróży naszymi pociągami. Możliwe, że za nastawnikiem będzie właśnie siedział pan Mariusz. Do zobaczenia. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego.